Będzie tak. Dobra, jedziemy dalej. Teraz tu muszę jechać. Tutaj przyjdzie taras. Deskę muszę najpierw dołożyć z dołu. Czy deskę dołożyć? Nie wiem, czy chcę to równo zrobić. Czy całej? Nie, nie będę robił z tym równo. Tego nawet nie będzie widać. Tam zrobiłem, ale tu nie zrobię od czoła. Tu będzie zbite decha. To nie będzie nikt na to patrzył. No normalnie pojadę sobie od całej. Chuj tam. Dobra. Na co? A. Co, bubu? Ty czorcie. Nie wiem, czy to nie zostawić na listwę miejsca. Przyjdzie na nawias. Przyjdzie zawias. Aha, tu zawias będzie. No. Muszę przynieść, kurwa, ten zawias. Ty, inspektor Kopek. Co tu robisz? Co? Żony. Uważaj, spierniczysz się. No. Tu. I coś będzie, o. Oj, Johnny. Takie coś. Czyli... Mami, co tam jest? I dziury. Może żeby to się otwierało na zewnątrz. Dalej dam. Przyda się jak najbliżej chyba. Tu na środku tej dechy. Się nawierci. Tak, żeby do belki przyczepić. No, czyli na samym dole będzie ten zawias. I tu nie ma co dawać żadnej listwy. Tu przyjdzie jeszcze z dołu, jeszcze ten. Deseczka taka, prawdopodobnie ozdobna. No zobaczymy. Dobra, jadę do końca. Czyli mógłbym wsadzić coś. Robić na grubość kątownika na przykład. No. To najlepiej. Albo coś cieńszego jeszcze. Dobra, taką listewkę będę wkładał pomiędzy. O. Gitarra. A gdzie mam z tą gitarą? Na ile co ciąć? 65, tak? 66 mogę ciąć. Tata? Co? Tata? Tata? Ej! Mako! Dobra. Git, majonez. O, coś takiego. Ty czorcie. Dobra, młotek, gwoździe. O panie, zaś będzie trzeba młotkować. A jak? Bo to dobrze robię. Nie mam pojęcia zielonego. Tak było. My będziemy wyrywać. Jarzębina. Czerwono, jarzębina. Podoba mi się to. Dobre. Jedziemy następną. Co to tak odeszło? Kurde, krzywe te dychy.
Kurwa. Dobra. Dobra. Proszę. Później pojadę dalej. Teraz pójdę z tyłu. Te dłuższe wykorzystam. Te ścinki tutaj pojadę, przecież kurwa. Dużo odpadu będzie. Tu. O. Muszę sobie podocinać. Dwie belki jeszcze do góry. Żeby mieć do czego przybić. Zaraz to zrobimy. Jaki wymiar tu jest mniej więcej? Dobra, około 30 muszę przyjść takie dwa kawałki. Dobra. Co tu przymierzę? Mniej więcej. Raz. Dobra. By było. O kurwa. Aha, to tylko tak prowizorycznie. Dobra, złapię na te ósemki. Co będzie dzieje? Czyli z drugiej strony, żebym mu to równo złapał. Lepiej widać. No. Wow. Ale cool. Dobra, góra najpierw. Gdzie git? Gdzie chuj nie git? No trzyma, panie. Trzyma, ino. Druga strona teraz. Tutaj tu weszło. Perfetto. Perfetto krzywo, kurwa. Dobrze jest. Ty. Jeszcze nie gotowy. Dobra. Teraz mogę zbić tu. Kolejną. Wejdzie jeszcze cała? No właśnie, kurwa, pierdolenie jest. Nie chce mi się tego robić. Nie wejdzie tu cała. W życiu Roman. Kto zrobić, żeby to było dobrze? Nie wiem, nie pomogę, nie. Aha. Wiem. Tu. Dziewięć. Ale zobaczę kąt w ogóle. Na oko? Nie bardzo. Mi się kurwa już dzisiaj nie chce, ja pierdolę. Muszę odpocząć! Siemka.
Dzisiaj nowy dzień jest. Mam nadzieję, że już będzie mi się chciało działać. Do śpierdolenia robota czeka. Ostatnio coś miałem taki... No, trochę gorzej mi szło, ale... Już tak mi się nie chciało ostatnio. Pogody nie było, czy co? Ale już działam dalej. Tą deskę teraz. Muszę sobie pomierzyć. Zobaczyć jak to... O! Między. Złapać. Dobra. Teraz sobie zaznaczę kąt. Ile przyciąć? A, około centymetra. Tu zachodzi. Jak to zrobić? A do góry jest 8. Aha, czyli odtąd 8 do góry. No dobra. Wtedy tu kąt muszę złapać, tak? To samo? Czy minimalna różnica? Tu jest 7,5. Nie, błąd. To jest 8. A tu jest 8. Bo tak mierzyć, nie? 8,4. 8,4, odpowiedzi 8. 8. Od dołu, czyli takie coś, o mniej więcej, tu 8,4, to jest dobry ślad. Teraz muszę zaznaczyć kąt, jaki tu idzie, chyba jest ta grubość. Kurwa. Nie bardzo. Dobra, zobaczymy. Może będzie dobrze. To będzie tu. Dobra, może coś z tego będzie. Zobaczymy. Najwyżej się zaakryluje i też będzie git. A jak? Rżnijmy. Tak podejdziemy do tego. Nie można stać, bo ci naleci do oczu. Bubi. Wiem, że chcesz pomóc, ale nie można tu. No i druga strona. Rżniemy. No dobra, trochę krzywo też prosto. Teraz oto będzie teraz chwila prawdy. Oto twoja chwila prawdy. Się boję. Pierdolone. Dobra, może być.
I duże szpary. Trochę w tą stronę przesunę. Matyko. Tu i tak będzie decha nabita po bokach. Jo. I dobrze, może być. Nie jest to rewelacja, ale też nie ma tragedii. Jestem zadowolony. No dobra. Mówię, tutaj będzie decha nabita. Do samej góry, z tej strony. Czyli to będzie zakryte wszystko. Czyli można powiedzieć, że prawie nie spierdoliłem. Jadziemy. Z gwoździma. Nie wiem, czy to mówiłem, ale miało być okienko tu, ale jednak nie będę robił. Na razie. Może później zobaczę, jak to będzie wyglądać wszystko. Najwyżej dorobię. To muszę w razie czego wyciąć dziurę i będzie git. Chyba bym wkręta dam, bo to ciężkie dojście jest.